Te łaknienie, które ja miałem codziennie na wszystkie substancje, paliłem w tamtym czasie około 2 paczek w ogóle szlugów dziennie, nie? Od takiego momentu ja byłem tak wypełniony, wtedy nie rozumiałem, tym czymś, teraz już wiem, że po prostu Bożą obecnością, Bożą miłością, ja nie miałem w ogóle łaknienia na te substancje, jak wróciłem do domu. Na następny dzień nawet nie miałem i na następny jeszcze kolejny i myślę, coś ze mną jest nie tak. Miałem pragnienie, ogromne pragnienie modlitwy. Teraz już tego nie mam tak, wiesz, w takim stopniu. Teraz to jest bardziej już tylko zasada wierności często. Nie bazujące na tym pierwszym emocjonalnym takim, wiesz, cukierku od Boga. Coś pięknego, bo ja miałem tak pragnienie modlitwy i wiedziałem, że to jest mi potrzebne, żeby dalej kroczyć. Zrozumiałem, że muszę szybkie robić cięcia. Porobiłem te cięcia. W międzyczasie to była taka droga, że się wyprowadziłem do innego miasta, znalazłem robotę, wynająłem pokój, zamówiłem z księgarni wysyłkowej katolickiej, wiesz, tyle książek, przyszedł kurier, bęk. Czytałem 1,5 roku książki i co miesiąc do tego Różanego Stoku i do kościoła parafialnego po robocie na mszę świętą. Fajnie, co miesiąc ksiądz, który pochylał się nad prostowo moje myślenie. Bo ja taki, wiesz, myślę, Boże, co się ze mną dzieje, nie? Jak to wszystko poukładać? I ten ksiądz sukcesywnie przez te 1,5 roku, co miesiąc mnie prowadził. Niesamowita pomoc. W ogóle wielu kapłanów mi pomogło. Wiesz, jak to dzisiaj się przedstawia w ogóle księży i tak dalej. No i tak, się przedstawia, bo część z nich po prostu upadła, nie? Na ich podstawie się przedstawia ogólnie całość, generalizuje się często. A ja spotkałem kapłanów, którzy się pochylili nad moją historią życia. Poświęcili swój czas, po prostu poznałem ludzi, którzy się spalają dla drugiego człowieka. Rzeczywiście, oni są szafarzami po prostu Bożych tajemnic. Wielu z nich ma taką mądrość, której ja po prostu w tamtym czasie nie miałem i pewnie do dnia dzisiejszego też jej nie mam. I potrzebuję po prostu moje życie też weryfikować jakby przez pryzmat trochę mądrzejszych osób. Później to już była coraz większa przygoda. Tutaj ciężko to opisać, ale w międzyczasie poznaję Piotrka na rekolekcjach z ojcem Jamesem Maniakalem, misjonarzem miłosierdzia z Indii. Ja byłem, wiesz, pierwszy raz na czymś takim, nie? Wiesz, tam ludzie, ręce podniesione, Boga uwielbiałem, myślę, wow. To było 1500 ludzi, pamiętam, na hali w Białymstoku. Myślę, co jest, nie? Gdzie ja trafiłem? Widziałem, że się wyróżniał Piotrek, on gdzieś tam stał, ja stałem tu i wiesz, tam większość wiadomo, nie? Ludzie ze wspólnot i tak dalej, a my takie, wiesz, nie wiadomo skąd wzięcie, nie? I jakoś tam się skumaliśmy na tych rekolekcjach, się poznaliśmy. Później podzieliliśmy się gdzieś historią naszego życia i tym właśnie impulsem Bożej miłości w spowiedzi. I się okazało, jeżeli ja tego doświadczam, ty tego doświadczasz, to czemu ktoś inny tego też nie może doświadczyć? No i zaczęliśmy o tym mówić. Zaczęliśmy po prostu szukać różnych form, które wykorzystamy do tego już później, żeby po prostu przekazywać tą informację o tym, że Bóg jest i Bóg chce obdarzyć cię swoją miłością. Bóg chce ci przebaczyć grzechy. Bóg chce przemienić twoje życie, chce przemienić twoje myślenie, byś przestał źle myśleć o sobie, o drugim człowieku. Byś odkrył prawdę o sobie i o świecie, byś przestał po prostu kłamać. Byś przestał wierzyć w kłamstwa na swój temat, na temat innych. Zaczęliśmy mówić to wszędzie, zaczęliśmy poznawać ludzi, poznawać wspólnoty, gdzieś chodzić na różne rekolekcje. Zaczęliśmy się tym dzielić spontanicznie. Na ulicach, w różnych jakichś internatach, szkołach, parafiach już później. Jakoś to szło po sznureczku i nikt nas nie zapraszał, wiesz, w tamtym czasie, bo dzisiaj widzę, wiesz, że wiele osób jest zapraszanych ze względu na jakiś fame. Selekcjonuje się, nie? W tamtym czasie, wiesz co fajnego było? Że nikt nie patrzył, nikt nas nie znał. Ale oni widzieli po prostu w tym jakąś ogromną wartość i nas zapraszali. Im chodziło po prostu, żeby ktoś dał świadectwo tego, że Bóg jest, Bóg działa w sakramentach Kościoła, że Bóg jest w Kościele. Pomimo, że ten Kościół dzisiaj wygląda jak wygląda, boryka się z różnymi problemami, ale Bóg dalej nie opuścił swojego Kościoła, Bóg dalej jest. Dotyka takich ogryzków, jakimi my byliśmy, jakim ja byłem, nie? Zardzewiałe serducho po prostu jakoś, wiesz, oczyszcza. Fajne sytuacje, wiesz, zaczęły się dziać. Początkowe motywy to po prostu, wiesz, ja wiem, że dzisiaj teraz ktoś poczuł, Boże, nienormalnie jesteście, nie? A wtedy to już w ogóle, nie? Gdzieś tam ludzie nas kojarzą, że jeździliśmy właśnie z figurą Matki Bożej i tak dalej. To wzięliśmy od takiej wspólnoty Przymierzy Miłosierdzia, z którą współpracowaliśmy tam ileś lat. I oni opowiadali, jak oni po slumsach tam w Brazylii chodzą właśnie z figurą Matki Bożej. Gdzieś tam w parkach, gdzieś tam na ulicach z prostytucji i tak dalej. Jedna kobieta, jak byliśmy w Medjugorje, właśnie z Piotrkiem na Festiwalu Młodych, kupiła nam po prostu w sklepie. I zaczęliśmy z tym śmigać. Myślimy, jeżeli oni sobie tam na tych slumsach się nie boją, to kurna, co my w Polsce będziemy się bać? Wtedy nie mieliśmy ani samochodu, nic. Gdzieś ktoś nas zaprasza, wsiadaliśmy w pociąg i z tą figurą sru. Autobus, PKS-a, kurna, wiesz, na różne motywy, nie? Tyle przygód. Tu nie chodziło, żeby, wiesz, że my procesję robiliśmy, wiesz, o co chodzi. Ta figura jakby służyła do prowokacji ludzi. Bo wielu ludzi zaczynało pytać, patrzyli się dziwnie i pytali, o co tu chodzi. I to była okazja do tego, by się dzielić po prostu świadectwem życia, powiedzieć, aha, ty pytasz o to, to ja ci powiem, dlaczego tak jest. I zaczynasz mówić po prostu o doświadczeniu tej spowiedzi. I bez względu na to, jak kto to przyjmie,
ty się dzielisz, a może ta osoba gdzieś do tego wróci, może to zapamięta. Rzeczywiście mieliśmy sygnały, ludzie nawet po kilku latach się do nas odzywali, że nas spotkali w pociągu i zrywło im to łeb, nie? Mieliśmy także nawet już w samym pociągu jakimś na dworcu były modlitwy, że modliliśmy się z tymi ludźmi. Mieliśmy takie akcje, na przykład Piotrek na parafii, ksiądz, jeden wikariusz miał krzyż taki pasyjny. Taki duży krzyż pasyjny. Jechaliśmy na rekolekcje jedne, gdzieś za Poznań. Pamiętam, ja mówię, dawaj, weź ten krzyż. Jezus był przedstawiony na tym krzyżu po prostu tak jak na pasji, wiesz, taki cały poróżnięty po prostu strzęp taki, nie? I wzięliśmy i z tym krzyżem do pociągu, nie? Wtedy jechali z nami jeszcze misjonarze ci z Brazylii. Mówiliśmy, że wy się módlcie, a my idziemy po przedziałach z tym krzyżem i będziemy ludziom rozdawać, wiesz, obrazki Jezusa Miłosiernego z koronką, nie? I zapraszając, żeby o 15 w pociągu koronkę odmówić. I otwierasz drzwi, wszyscy patrzą na ciebie, wiesz, no tłum ludzi, kurna, nie? I wchodzisz z tym krzyżem tam. I mówisz do nich, słuchajcie, nie? Spójrzcie na ten krzyż i przyjrzyjcie się, nie? Tak Jezus was kocha, że po prostu dał się zabić za was. Oddał za was życie na krzyżu. On chce wylać na was swoją miłość, swoje miłosierdzie. Ludzie, wiesz, wiesz. Kanary pytają, co wy robicie, kurna, tu w pociągu, nie? I Piotr mówi, słuchajcie, nie? Usiedli w przedziale jednym. My poszliśmy dalej z tym krzyżem, a Piotr dawał świadectwo dla wszystkich kanarów tam, nie? Ten jakiś tam główny tam do nich przez te krótkofalówki napierniczo, ty, co się dzieje, nie? Gdzie wy jesteście? On mówi, czekaj, nie? Mieliśmy też książeczki jeszcze, wiesz, ze świadectwem Kataliny Rivas o spowiedzi mszy świętej. Myślimy, jak już mówimy świadectwo o spowiedzi, to warto pokazać rzeczywiście ten wymiar duchowy przez tą mistyczkę. I po prostu rozdawaliśmy też, wiesz, właśnie wizję, jak, co się dzieje w świecie duchowym podczas spowiedzi i podczas mszy świętej. Uważam, że bardzo pomocne dla osób, które gdzieś robią krok do tego, by zacząć odkrywać, czym jest msza święta, czym są w ogóle sakramenty. Pamiętam sytuację, jak też wsiedliśmy z figurką i jechali kibice Jagiellonii na mecz. Zaczęliśmy się dzielić, wpadło do nas tam iluś tam takich, jakichś tam takich głównych, powiedzmy, prowodyrów i po prostu dawaliśmy im świadectwo. To było coś niesamowitego, bo w pewnym momencie otworzył się przedział i tam były wepchane głowy, żeby tego słuchać. Matka Boża, wiesz, nazywana jest gwiazdą ewangelizacji, nie? I jakby zawsze ta figurka jednak prowokowała do tego, żeby zacząć ludziom mówić po prostu o dobroci Boga, głosić dobrą nowinę. Po prostu dzielić. Widzę po prostu, jak Bóg mnie prowadzi, nie? Bóg mnie prowadzi i nie jestem święty, chciałbym być święty. Moje niedoścignione wzorce, wiesz, typu święty Maksymilian, takie spojrzenie na takie osoby gdzieś mnie strasznie zawstydza, nie? Często robię taki krok do tyłu, ale Bóg dalej jakby czasami ma taki moment takiego, że znowu zrzuca na mnie ten ogień, nie? Często spotkam człowieka jakiejś wielkiej wiary. I to jest fajne. Dlaczego się ludzie gromadzili gdzieś wokół świętych, nie? Bo się zapalali od nich wiarą. To jest niesamowite i czasem spotykam takich ludzi. To nie są nawet ludzie, którzy są rozpoznawalni gdzieś medialnie, nie? To są ludzie, gdzieś czasem taką osobę spotkasz i wiesz, że po prostu ta osoba żyje na maksa z Bogiem. I od takiej osoby bardzo szybko można się zapalić z powrotem. Ja bardzo szybko gasnę, ale chyba nie tylko ja, bo jak gadam z ludźmi, to w dzisiejszym świecie jest tyle bodźców, które po prostu gaszą w nas ducha, gaszą w nas po prostu Bożą obecność, próbują nas po prostu jakby wyrwać, nie? Żebyśmy z powrotem kroczyli po prostu drogą tego świata, nie? A przecież my jesteśmy nie z tego świata, nie? Zawsze zachęcamy ludzi, chodź z nami, nie? Bo tu chodzi o kierunek, w którym my idziemy, kierunek nieba, że jakby my patrzymy gdzieś dalej. Nie tylko do tego momentu, gdzie wyciągniesz nogi do przodu, nie? Tu jest dalej coś. Rodzisz się do nowej rzeczywistości. Ten kierunek pójścia za Chrystusem, trochę w nieznane, chociaż on powiedział, że przygotowałem dla was mieszkania. Ale w sumie do końca i tak nie wiemy, co jest. Pomimo jakichś tam, wiesz, kościół, mistyków kościoła, którzy opisują coś, to i tak to jest dla nas taka tajemnica. Tak jak w sumie dla dziecka, które się rodzi z łona matki, jest tajemnicą to, co go czeka na tej ziemi. Tak samo my się zrodzimy do nowej rzeczywistości, już wiecznej, do chwalebnej, mam nadzieję, w Chrystusie, że nie do tej drugiej, już jakby w wieczności. Także ja chcę podkreślić, jak teraz mam okazję, żebyśmy wzbudzali w sobie to pragnienie nieba. Żebyśmy nie tracili właśnie sprzed oczu, gdzie jest jakby finał naszej wędrówki, jaki jest cel tej wędrówki. Bo możemy tutaj się skupić na takim aktywizmie, ale stracimy ten obraz sprzed oczu. Gdzie ja podążam? Dokąd idę? Dokąd zmierzam? Jaki jest cel mojego życia? Niektórzy przeżywają jakieś egzystencjalne, jakieś takie, wiesz, nie, doły takie, nie, że... 8 miesięcy jestem w związku małżeńskim, wiesz, mam wspaniałą kobietę. Jesteśmy otwarci na życie. Bardzo się cieszyliśmy, bo okazało się, że jesteśmy w ciąży. Ponad połowa ciąży po prostu dziecko zmarło. Dziecko zmarło pod sercem mojej żony. To też był dla nas taki trochę liść taki, że co jest?
My tego nie potrafiliśmy zrozumieć, nie? To też było, no, po prostu dla nas taka petarda po prostu w twarz. Jak się dowiedzieliśmy, to, że dziecko jest chore, tak walczyliśmy, pomimo że to dziecko już jakby nie przedstawiało żadnej wartości ogólnie dla lekarza, który prowadził żonę, nie? Automatycznie, że już zbadał, że jest chore, dla niego automatycznie to dziecko przestało mieć jakąkolwiek wartość, wiesz? A to dzisiaj jest nagminne. Rzadko teraz się spotka lekarza, który będzie po prostu podchodził do tego dalej bez żadnych jakichś tam uprzedzeń. A teraz od razu, a może jednak pani się zdecyduje, co? Żeby jednak zabić to dziecko, bo po co? Pani jest młoda jeszcze, hej. Następny będzie zdrowy, ale to po co ci to, dziewczyno? Zobacz, jaki ci będzie ciężar. Cywilizacja śmierci, która nas otacza, nie? Która po prostu, wiesz, się przetacza jak lawina przez kulę ziemską. Jesteśmy włożeni w ten świat i żyjemy w tym świecie, ale my mamy jakąś inną nadzieję. Moja żona się sprzeciwiła temu lekarzowi. Powiedziała, że to nie do niej należy to życie. Straszne jest to, że w ogóle moja mała córeczka, która jak się okazało, że jest chora, że po prostu automatycznie dla takiego lekarza to jest kawałek śmiecia. Dla niego moja córka to jest kawałek śmiecia, no to tylko podejść mu, kurna, wiesz, skopa w mordę, nie? No serio, nie? Tak po ludzku. Ale jestem chrześcijaninem wierzącym w Chrystusa. I po prostu wiem, że ten człowiek jest w jakiejś głębokiej ciemności i jakimś zaślepieniu. I myślę, że wcale by mu nie oświecił kopem w mordę, rozumiesz? Myślenia, nie? O to chodzi, nie? To ten wymiar, że ja mogę się modlić za tych ludzi. I też z tą sytuacją się zderzyliśmy, dziecko zmarło. Bardzo trudne sytuacje, moja żona bardzo to przeżyła. Pogrzeb, to wszystko. W sumie jeszcze, wiesz, takie sytuacje, które, wiesz, próbujemy, okej, dobra, nie próbujemy wszystkiego zrozumieć, bo nie zrozumiemy, bo jesteśmy tylko ludźmi. Nie znam zamysłu Boga, wiem, że mam moją anielkę w niebie, która się za nas wstawia, nie? Widocznie nam to jest potrzebne. Jesteśmy tak słabi, że potrzebujemy orędownika mocnego. To są sytuacje, które są próbą. Ale na dzień dzisiejszy już wiem, że takiej sytuacji, gdybym nie miał wiary, to zupełnie bym nie wiedział, jak się w niej odnaleźć. Zupełnie nie miałbym pojęcia, co ze sobą zrobić. Co powiedzieć nawet żonie, cokolwiek, w jakikolwiek sposób ją wesprzeć. Bym mógł tylko powiedzieć, bo jeśli jestem Bóg, to co to za zwyrol? Jeżeli dopuszcza, że takie dziecko nasze kochane zmarło. Jako rodzice, no może coś takiego się rodzić, nie? Ale ja mam jakąś tam nadzieję tego, że ja ją spotkam. Ja żyję tą nadzieją, czyli nadzieją nieba, czyli wracamy do punktu wyjścia. Jakby tutaj wszyscy, tak, żyjemy tą nadzieją. Jeżeli ktoś odchodzi od nas, żyjemy tą nadzieją, że się spotkamy w niebie. I tutaj jakby jest nasza pielgrzymeczka. Jak porozmawiasz ze starszymi ludźmi, gdzieś 90 lat, co mają 80, nie? Oni mówią, a kiedy to minęło? Tą wiarę, którą trzymaliśmy, która jest łaską, święty Paweł mówi, nosimy w glinianych naczyniach. I jest to poddawane pewnym próbom. Jest to poddawane, bo musimy być próbowani. Nie nabierałoby coraz głębszej wartości, żeby to nie było próbowane. Przecież to ma się rozwijać, a nie stać w miejscu. Tak jak relacja, no normalna relacja, na przykład właśnie choćby męża z żoną. Przecież ta relacja ma się rozwijać, a ona już przecież inaczej będzie wyglądać, gdy ludzie się starzeją. Wizualnie się zmieniają. I razem dochodzą do takiego momentu, patrzą na siebie. Byliśmy młodzi, na innym stopniu ta relacja była, a dzisiaj? I właśnie to jest jakieś takie dla mnie spojrzenie na to, jaka jest nasza relacja z Bogiem, że dojrzewamy. Dojrzewamy gdzieś tam w głębi. Że to jest głębiej. Człowiek jest głębią niesamowitą. Dzięki obecności Boga, dzięki temu, że On może oddziaływać, jeżeli Go dopuszczamy, On wtedy rzeczywiście oddziałuje na nasze życie, na nasze serce, na nasze decyzje, na relacje. Choć to jest ciągła walka, nie? Jacek Herez-Zajkowski. Wierzę w Boga.